W nadchodzący weekend miną 4 tygodnie, odkąd służby rozpoczęły walkę z katastrofą ekologiczną w jeziorze Dzierżno Duże w Gliwicach. Zakwit złotych alg spowodował śnięcie dużej ilości ryb. Mowa jest już o 125 tonach. Wojewoda śląski poinformował o działaniach, które mają ocalić wciąż żywe ryby. Służby planują stworzyć tzw. enklawę, która ma ratować ryby uciekające ze środka jeziora w kierunku kanału Gliwickiego. Karolina Komada. Z jeziora o głębokości 15 metrów wypływają śnięte ryby i tak każdego dnia niezmiennie od 3 sierpnia. Łącznie już ponad 125 ton. Według lokalnych wędkarzy sytuacja wcale się nie stabilizuje. Pojechaliśmy znowu, żeby sprawdzić, też jakby zweryfikować to, co jest w internecie, czyli że te ryby przestały snąć, że nic się nowego nie pojawia. No i na miejscu zostaliśmy niestety, ale bardzo smutny widok, ponieważ znowu była mnóstwo śniętych ryb. Na powierzchnię wypływają głównie ryby, które zalegają w zbiorniku już od kilku tygodni. Pojawiają się jednak nowe śnięcia. Dlatego, jak przyznaje wojewoda, służby próbują ocalić jeszcze żywe ryby. Mowa nawet o kilkudziesięciu tonach. Dzisiaj instalowane są aeratory, które mają poprawić właśnie jakość wody tam, gdzie ryby przepływają. Zwiększamy również przepływ wody z Kłodnicy do zbiornika Dzierżno po to, żeby te warunki dla ryb były jak najlepsze i chcemy stworzyć taką w miarę bezpieczną enklawę dla tych ryb, które uciekają z środka jeziora właśnie w kierunku rzeki Kłodnicy. Gdzie szukają swojego azylu, dlatego też służby planują zwiększyć odpływ wód z jeziora Dzierżno Duże. Musi to zostać przeprowadzone przy zachowaniu wszelkiej ostrożności, też przy wzięciu pod uwagę wszystkich okoliczności temu towarzyszących, a przede wszystkim wyników badań, które są prowadzone na terenie zbiornika Dzierżno Duże i oceny tej sytuacji pod kątem stabilizacji warunków tam, tak żebyśmy nie migrowali przyczyn śnięcia ryby w zbiorniku Dzierżno Duże do rzeki Odry poprzez kanał Gliwicki. Pracownicy Wód Polskich monitorują też poprawność montażu zapory biostabilizującej. Składa się ona ze słomy jęczmiennej i ma ograniczać przemieszczanie się złotej algi. Im dłużej taka zapora biostabilizująca jest posadowiona w wodzie, tym generuje większą skuteczność swojego działania. Oczywiście to oddziaływanie nie jest na dużym odcinku, natomiast w tym momencie nie ma takiej potrzeby, żeby ten biostabilizator w jakikolwiek sposób wymieniać. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz korzystania z wód jeziora Dzierżno Duże i 4. sekcji kanału Gliwickiego. Tak będzie co najmniej do 2 września, ale to może nie być ostateczny termin. Zakaz będzie przedłużany tak długo, jak długo będzie prowadzona akcja związana z usuwaniem skutków zakwitu złotej algi i tak długo, jak długo wysoki poziom złotej algi będzie się utrzymywał w zbiorniku Dzierżno i w 4. sekcji kanału Gliwickiego. Zakaz jest podyktowany taką koniecznością zapewnienia właściwych warunków dla osób prowadzących działania na zbiorniku Dzierżno. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz ze spółkami Skarbu Państwa pracują nad planem ratowania Odry i jej dopływów. W ciągu 5 lat miałyby powstać 3 instalacje do odsalania wody, która obecnie trafia do Odry. 2 z nich w rejonie kopalni węgla kamiennego ROW w Rybniku. Problemem są finanse. Koszt jednej takiej instalacji to ponad miliard złotych. Plan ratowania Odry ma zostać oficjalnie ogłoszony do końca września.